Cześć, Manko, witam Was najnowszą na tym kanale. Jest to odcinek pogadankowy. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. W tym odcinku pogadamy sobie o GTA 6. Nowy trailer wyszedł wczoraj, albo przedwczoraj, nie pamiętam dokładnie. Tak słyszysz mi od GTA 6. Ja jestem ciekawy, bo to GTA 6 w ogóle wyjdzie za 2025 dopiero. Więc jestem ciekawy bardzo tego GTA 6. Fajny vibe w ogóle widziałem w tym. Powracamy do Vice City. Ja się nie mogę doczekać, bo ogólnie nie grałem w GTA Vice City. Już oglądałem tam, jak ktoś gra inny w GTA Vice City, więc mega fajny vibe i mi się to podobało. Więc też mam taki pomysł, że sobie pogramy w GTA ogólnie, czy na streamach, czy sobie pogramy też na odcinki jakieś nagramy z tego. Nie będę jakby może przechodził całego GTA, ale zrobimy sobie teraz, załóżmy, 3 odcinki z GTA San Andreas, coś w tym stylu. Zobaczmy, pobawimy się w tych GTA, albo że chcecie, żebym przeszedł całe GTA na odcinkach. Jest też taka opcja. Wydaje mi się, to może być ciekawe dosyć. Tylko żebym musiał skupić wtedy tam GTA edycji remaster. Byłoby ciekawsze na pewno. I wtedy byśmy sobie przeszli trójkę, Vice City i San Andreas. I czwórkę jeszcze, piątkę, nie wiem, może zobaczymy, przejdziemy sobie, możemy zrobić sobie takie, że będziemy przechodzić wszystkie części do tej szóstki i tą szóstkę sobie ogramy, ale zobaczyć, czy wtedy będę taki komputer, który mi uciągnie też, bo wiadomo, że jak wyjdzie GTA 6, no to będzie miał straszne, duże wymagania, znając życie, ale ja jestem bardzo ciekawy, bo fajny klimat tam panuje. W ogóle może sobie włączymy ten trailer teraz i obejrzymy sobie go razem. Tylko że ja go wam puszczę bez dźwięku po prostu. I tyle. GTA 6 trailer. Też będzie fajne, żebyście mogli sobie zatrzymywać po prostu. W trakcie na przykład, wiecie co chodzi. Gdzie po prostu oglądania będziemy mogli sobie zatrzymywać i gadać jakieś tematy. Jakby się to wczyta. Dobra, lecimy. W ogóle ten wcześniejszy kadr. Tutaj ten, jak to mega siedzi mi. Te kolory w ogóle, to wszystko. Dobra, to ta kamera. Dobra, teraz jest ustawiona ładnie. Może to zrobię po prostu z siebie. Te kolory w tym filmie w ogóle fajnie to wygląda. Jestem ciekawy, bo to trochę wygląda, że jakby to była główna bohaterka, ta Lucja i ten jej chłopak. Tu w ogóle mamy zdjęcia na tą plażę. Na początku tak mówię, kurde, przypomina trochę mi to z GTA 5 to miasto przez chwilę, ale przecież potem mówię sobie, nie, to trochę inaczej wyglądało. Rockstar Games Present. No mega siada. Tu w ogóle te flamingi, tu wszystko, no, nie wygląda jak GTA, strasznie. Strasznie dobrze to już wygląda. To jest chyba główna bohaterka, jedna z głównych bohaterek. Tutaj
w ogóle ile ludzi jest. Najlepsze w tym trailerze jest tutaj w prawym rogu, bo robię zdjęcia tubie. Także XD. Musimy się przyjrzeć czemuś jeszcze. Nie ma tu nic ciekawego, oprócz tutaj tej śmiesznej sytuacji, jak chłop robi zdjęcia swojej dubie, jak ona wypina do niego. Tu w ogóle widzimy chihuahuę. Pytanie, czy tak ma różne typy psów będą. Bo w GTA 5 chyba był pies, ale to był Franklina wtedy tylko ten pies. Jak się nie mylę oczywiście. Chyba tak, tylko Franklina. To jest chyba ta Lucja, główna bohaterka. Człowieku, bo jakie ten ci to jebana gra. Ja już się go doczekać w ogóle. Tyle złota na siebie wrzucimy. Albo że będzie kreator postaci. Mam nadzieję, że tak będzie. Szenok wygrałeś swoją postać. Bo to chyba nadal jest ta Lucja. Cały czas. Aligatory. Jak ten aligatory jeszcze? Babyn, człowieku. Normalnie tam będziemy polować na aligatory i tak dalej. To jest XD lekko. No jestem ciekawy. Bo to dosyć fajnie się prezentuje wszystko. To ma jakiś taki swój vibe straszny. To GTA. To chyba dzieci w ogóle były. Dzieci w GTA. Tak, nastolatkowy taki zrada. Nastolatkowy w GTA. Dzieci. No way. Miejmy nadzieję, że nie będzie można tego robić, co się robi w GTA. Wiadomo, o co chodzi. Raczej nie, ale będzie to ciekawe. Jak będzie można to robić, co wiadomo, co mam na myśli. To będzie troszkę kontrowersyjne, według mnie. Ale pytanie. Ja nie mogę się już doczekać powoli tego GTA. Fajnie, że wychodzi już nowe, ale strasznie długo czekaliśmy za tym nowym GTA. To jest chyba w ogóle nawiązanie takiego filmiku z USA, z tego co widziałem. To jest główna bohaterka i jej chłopak chyba. Więc to jest ciekawe. No, trochę mi to będzie może tak na pierwszy rzut oka z traileru przypomina mi to trochę taką serię. W sensie przypomina mi to trochę historię Bonnie and Clyde, więc może coś takiego będzie w tym GTA. Ciekawe, czy o to w tym chodzi, czy po prostu będą dwaj główni bohaterowie, czy główna bohaterka jako podstawowa, czy bohaterowie kilku. Bo tak wygląda to, jakby oni byli we dwóch po prostu. Głównymi bohaterami. Coming 2025. Także jestem ciekawy po prostu, jak to będzie wyglądać. Czy to będzie wyglądać tak, że będziemy dwoma głównymi bohaterami. Albo że będziemy mogli stworzyć swoją postać. To jest ciekawe. No bo w historii GTA nie było, że można było stworzyć swoją postać. Zawsze była już wyznaczona. Już wyznaczona na początku. Ale czy w GTA San Andreas był CJ, czy w GTA 4 był Nico Bellic, czy w GTA 5 były trzy postaci, był Franklin, Trevor i Michael. W trójce był ten taki no cichy, co w ogóle nie gadał. W Vice City był, nie pamiętam już kto, bo nie grałem za bardzo, w sensie chwilę grałem chyba. Więc no jestem ciekawy bardzo tej gry i co? GTA 6, no kto nie czekał na to? Ten trailer w ogóle już ma ile wyświetleń? 80 milionów. Dobrze mówię, 86 milionów w niecałe 24 godziny. Bomba klap. Normalnie ja jestem w szoku. A, i zapomniałem powiedzieć, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Bo jak to oglądać bez subskrypcji? I bez lajki. Bez lajki. Bez łapki w górę. I bez komentarza napisanego. Nie wiem, jak tak można. Co jeszcze? No, ja nie mogę się doczekać. Jestem ciekawy w ogóle historii następnych trailerów. Pytanie, kiedy wyjdzie następny. Ten wyszedł wczoraj, czy przy... No, wczoraj wyszedł. Bo nawet 22 godziny. 22 godziny temu wyszedł, więc on wyszedł sobie wczoraj dopiero. Jestem bardzo ciekawy. Tego
czy może już gameplayu pierwszego. Nie mogę się, można powiedzieć, doczekać tego, bo to jednak jest legendarna seria GTA 6. Także ten, możecie napisać w komentarzu, czy wy też nie możecie się doczekać. A ja już powoli wam zapowiadam, że myślałem sobie po prostu, i żeby zrobić taką serię, może serię na streamu, na streamie z GTA San Andreas, Vice City i tak dalej, bo jak się nie mylę, to chyba mam na Steamie w ogóle kolekcję wszystkich GTA, ale sprawdzę teraz to dla was, bo ogólnie nie pamiętam dokładnie, czy ja mam, czy nie. Pytanie to jest takie, że Vice City, San Andreas 4 i 3, a i piątkę też mam. Teraz sprawdzę, ile kosztuje też ten remaster po prostu tych wszystkich gier. GTA Grand Theft Auto to jest to. Dobrze mi się wydaje. Czy nie? Chyba nie, to nie jest to. Czy to jest takie drogie w ogóle? Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition 269 zł. Albo to jest trójka Definitive Edition, Vice City Definitive Edition i San Andreas Definitive Edition. Tylko pytanie, gdzie jest? Gdzie jest ten? A to możliwe, że to jest to, czy nie? The Definitive Edition. Chyba tak. To 269 zł kosztuje to strasznie drogo. A na internecie idzie taniej, na jakimś tym. Na jakiejś stronie dodatkowej, co nie wiem, o co chodzi, jakieś. To się nazywa Definitive Edition 3, to jest 269 zł. Tylko pytanie, czy na jakimś podstronie nie będzie taniej, czy typu to tu kosztuje 320 zł, no nieźle, nieźle. No ale pewnie wydaje mi się, że gdzieś idzie tani to dorwać. No. Albo po prostu pogramy w tych starszych edycjach, ja sobie zmoduję i tak dalej. Mam Vice City, mam San Andreas, mam trójkę i czwórkę. Wydaje mi się, że trójki nie będziemy przychodzić. Bo sam grałem w to 2 godziny. Powiedzmy sobie szczerze, że to nie była najlepsza gra. Ciężko się grało mi, a San Andreas jest taka moja gra dzieciństwa, więc wydaje mi się, że to było coś fajnego do przejścia. Vice City też, ale chyba sobie zaczniemy po prostu może od Vice City, potem San Andreas, GTA 4 i możliwe, że piątka, ale zobaczymy sobie to wszystko w trakcie jakby grania, ale to prawdopodobnie ta seria pojawi się dopiero gdzieś tam po nowym roku, sobie ogarniemy to na spokojnie. I co? To by było na tyle chyba z gadania o GTA 6. I to by było na tyle takiego pogadankowego GTA 6. Ja się z wami żegnam, widzimy się już w następnym odcinku, w którym pogadamy sobie o innej sprawie, prawdopodobnie, no nie o Mortalciu, ale może Follow My Instruction, może Wyzwalacze, może coś innego, ale prawdopodobnie Minecraft albo coś w tym stylu. Także ja się z wami żegnam, cześć, siemanko, na razie, pa i dobranoc.